Ankieta elektroniczna na stronie internetowej Jak wspominałem na poprzednich zajęciach, ankietę elektroniczną oraz stronę www. powinniśmy tworzyć na prywatnym koncie. W ostateczności, jeśli ktoś nie posiada konta prywatnego, ankietę oraz stronę może utworzyć na koncie Uniwersytetu Zielonogórskiego. Ale nie będzie ona miała wtedy pełnej funkcjonalności. Gdy ktoś tam nie ogarnia i nie ma tego swojego prywatnego konta, chociaż prosiłem, że, żeby sobie utworzyć, będzie, będzie o wiele łatwiej robić to na, na prywatnym koncie. No to trudno, można robić na Uzetowskim. Jeśli nie ma, no to robimy na Uzetowskim. Kto ma, proponuje, proponuje dzisiaj zrobić to na koncie prywatnym. I od czego tutaj od czego tutaj zacząć? Proszę Państwa. Wszyscy, którzy są na zajęciach, są na koncie uzetowskim. Więc kto nie ma prywatnego konta, po prostu otwiera sobie nową kartę, yy, wchodzi na stronę Google i tutaj wybiera dys Google. A kto ma swoje konto, czy ja mam je otwarte. A kto ma swoje konto prywatne, tak samo. Wchodzi na stronę Google i ja już sobie to znalazłem, gdzie to mam na no, zera. Wchodzi na stronę Google, klika tutaj. Jeżeli jest zalogowany, oczywiście tak. No to jak nie jest to, to się loguje i też odpala sobie Google. Ja tu mam troszeczkę za duży śmietnik, dlatego ja sobie przygotowałem już odpowiedni folder, gdzie będę to trzymał. O, powiedzmy, że to jest mój Google pusty, czyli albo na uzetoskim albo na swoim prywatnym. Także wejdźmy na dysk Google. A ja pokażę i tak różnicę dzisiaj między ankietą tworzoną na koncie uzetowskim a ankietą tworzoną na koncie prywatnym. Tak, no i jak jesteśmy już na tym dysku Google, to albo klikamy tutaj nowy, albo tak jak w komputerze, gdzieś tu na środku na białym klikamy prawym nowy folder. Tak, i ja tutaj Państwo mogą go nazwać ankieta i strona www. Ja go tak nazwę, żebym poznał, która to grupa. AD, ADM spb. B. Utwórz. Czyli tworzymy sobie folder i wchodzimy do środka. No i teraz, co w tym folderze? Czyli jesteśmy w folderze, w którym będzie i strona, i będzie nasza ankieta. Zaczynamy od ankiety. I znowuż albo nowy, albo prawym na środku wybieramy formularze Google. I od razu otworzy nam się coś takiego. I ja sobie wymyślam, Państwo mogą, zawsze to można totalnie pozmieniać. Znaczy dobrze byłoby od razu robić to, to na temat. Zawsze zresztą zobaczycie Państwo, zrobienie takiej ankiety to jest sekund 5, więc yy, można zawsze zrobić nową ankietę. Ale można zawsze też przerobić tą już istniejącą. Czyli znaczy tak, nie robimy testu. Oczywiście gdzieś tam na mojej stronie, nawet na stronie przedmiotu, mają Państwo taki filmik na temat robienia testu. To jest typowa ankieta. Wiadomo, epidemia, COVID, problemy z kontaktem, z dostępem do urzędów, problemy z kontaktowaniem się z naszymi klientami. Można część spraw załatwić właśnie poprzez formularze zapytań, poprzez formularze ankiet. My tutaj chcemy gromadzić jakieś tam informacje, zapytania. My chcemy po prostu zebrać te informacje bez nadawania im jakiejś tam skali punktowej. Typowa, typowa ankieta i te pytania takie powinny być. Na przykład jeżeli sprawdzamy znajomość aplikacji M-Obywatel, no to po to, żeby tą... Aplikację albo ulepszyć, albo bardziej spopularyzować wśród, wśród odbiorców, aby mogli tych spraw załatwić znacznie więcej. Dobra, znajomość aplikacji M-OBYWATEL. No i tutaj to mamy tytuł tego, tej naszej ankiety. Zawsze, jak się tworzy ankiety, no to warto napisać kto, znaczy ja piszę w skrócie, tak? Kto ankietuje. I w jakim celu? I też zapewnienie, wiadomo, RODO, i tak dalej, zapewnienie nie, o anonimowości. Ok. Dobra. I teraz, proszę Państwa, mam gotowy nagłówek. Pierwsze pytanie. Pierwsze pytanie, wybór rodzaju pytania. To nie jest praca magisterska, więc tutaj nie będziemy jakiejś tam szerokiej palety używać, tylko tych najbardziej popularnych, standardowych. Wybór jednokrotny, to znaczy jest pytanie, ileś wariantów do wyboru, ale respondent ma wybrać tylko jedną odpowiedź, więc wybieramy wówczas i wybór jednokrotny. Jeżeli jest pytanie i można wybrać ileś tam Odpowiedzi, no to jest wybór wielokrotny. I jak odpowiedź ma być jednym zdaniem, no to krótka odpowiedź, a jeżeli to ma być szersza, długa, długa wypowiedź, no to długa, długa odpowiedź. Tak? Czyli generalnie używamy dzisiaj tych czterech rodzajów pytań i może tak, jak jest ustawione tutaj tym razem, jednokrotny wybór. Skoro pytamy o znajomość aplikacji M-Obywatel, no to pierwsze pytanie, ale oczywiście Państwo mogą robić inne. Proszę zobaczyć, Google już podejrzewa, że jest to, analizuje treść, prawda, pytań i już mi tutaj coś sugeruje, mogę kliknąć tak, pojawi się tak mogę nie, albo dodać wszystko, to już by się to wypełniło ale oczywiście jakby to były jakieś inne pomysły no to się po prostu wklikuje i pisze to ręcznie tak nie, no sam wiedział, że nie no i, i dodał, nie ma jakiejś pośredniej opcji że może, no albo korzystam albo nie korzystam i teraz proszę Państwa o jednej rzeczy trzeba pamiętać jak Państwo będą mieli metodologię badań przed magisterką, to się dowiemy, że na przykład ankieta jest nieważna, jeżeli nie odpowie się na wszystkie pytania. I jeżeli badaczom czy twórcom ankiety zależy na całościowym spojrzeniu na problem, to chcemy, żeby dało się przesłać tylko wypełnione w całości ankiety. Jeżeli jest taki warunek, no to tutaj na dole stawia się, o, przeklikujemy żeby to, to pytanie musi być udzielone, bo inaczej to takiej ankiety w ogóle nie chcemy. Tak? W testach tego nie robimy, bo to by nie miało sensu. Jeżeli ktoś by znał odpowiedź na 9 z 10 zadań, a jednego by nie znał, no to to, to by nie mógł przesłać. To tylko stosujemy w ankiecie. Tutaj jeszcze są takie opcje związane bardziej, no to, to zaraz może wykorzystamy. Na przykład, pomieszaj kolejność opcji, to też na testach, żeby na przykład wszyscy studenci mieli te same pytania, te same opcje w obrębie pytania, ale w innej kolejności. Więc to też tego tutaj nie wybieramy. No i proszę Państwa, no co, można dodać jakąś fotkę, tylko tutaj z tymi fotkami jest tak różnie. Możemy przesłać posiadaną, możemy na przykład z dysku Google jakieś zdjęcie. Można z wyszukiwarki Google, ale to tak średnio znajduję. Akurat M Obywatela. No tak mi to znalazł tak sobie. I jeżeli mi to tutaj nic nie odpowiada, no to możemy sobie... A niekoniecznie ta, ta fotka musi się tu pojawić. Tak. Mogę wejść na Google po prostu, na grafikę. I pierwszy z brzegu jakiś tutaj. Tak? No troszkę, troszkę jest duży, no ale już nie będziemy kombinować, tak? Prawym i tu się wy... nie pobieram obrazka. Czyli jest takie niebezpieczeństwo, że jakby ktoś zabrał ten obrazek z internetu, no to może u mnie zniknąć, więc może lepiej pobrać pliki i zapisać na dysku Google. Tym się będziemy zajmować na tych zajęciach, gdzie będziemy robić stronę, bo na stronie grafika nam nie może zniknąć. Ale dzisiaj możemy zaryzykować. E, czyli tu się wybiera, kopiuj adres obrazu. Kopiuj adres obrazu. Ale mówię, nie, nie musimy mieć w naszej ankiecie tego obrazu. Tak, i wtedy wybieram z, z URL-a, czyli z adresu po prostu internetowego. Tu wklejam ten adres. Widzę, że to jest ten obrazek, wstaw obraz. O, i w moim pytaniu. Pojawił się w moim pytaniu pojawił się odpowiedni obrazek. Więc proszę państwa, na razie zrobię taką prostą ankietę, gdzie po prostu będzie ileś tam pytań, ale już na tym etapie widzimy, że jeżeli jest rozstrzygnięcie tak nie, to bez sensu jest pytać osobę, która powiedziała nie. O usługi z jakich korzysta w obrębie aplikacji m -Obywatel. a zatem trzeba by zrobić ten test tak dwutorowo żeby miał jakiś sens żeby to było jakieś logiczne skoro taka opcja się pojawia no to powinniśmy to wziąć pod uwagę ale na razie zróbmy prostą ankietę gdzie, gdzie takich rozstrzygnięć po prostu nie będzie tak? czyli pierwsze pytanie jest gotowe drugie pytanie Robimy plusik po prostu. Cyk. Pojawiło się drugie pytanie. Teraz byśmy chcieli mieć na przykład wybór wielokrotny, czyli jest jedno pytanie i możliwe kilka odpowiedzi, czyli kwadraciki, wielokrotny wybór. Dobra. I teraz, co my tam, co my tam mamy? W M, obywatelu, mamy odpowiednik dowodu osobistego, czyli M tożsamość. Dobra. Naciskam Enter. Przechodzę dalej I jest tam coś takiego jak koronawirus informacje. E-recepta bardzo przydatna. Mamy tam kod QR i, i numer recepty. M-pojazd. Akurat to działa beznadziejnie, bo tam mamy wszystkie zarejestrowane na siebie pojazdy. Z tym jednak, że ja w swoim samochodzie i to jest co roku to samo, wyświetla mi, że mam go nieubezpieczonego już tam od 200 iluś dni. I na pewno jest ubezpieczony, bo wiem o tym. Nawet miałem kontrolę policyjną i też sprawdzali ubezpieczenie i jest dobrze, a to się jakoś z tymi bazami nie aktualizuje, więc działa to tak troszkę średnio. Hmm. Co tam jeszcze jest? Polak za granicą i potem są takie opcje, które się pojawiają na bieżąco, bo, bo, bo ten, ta aplikacja jest dość często ostatnio aktualizowana. Yy, na przykład pojawiło się szczepienie COVID. Jak to działa? Trudno mi powiedzieć. Ja jestem zaszczepiony pierwszą dawką i nie wyrzuca mi tam nic, także, yy, także trudno mi powiedzieć, czy, czy to, ta usługa dobrze działa niedawno pojawiło się M prawo jazdy i działa dobrze i tutaj to już Państwo mogą wiedzieć ja nie wiem jak to funkcjonuje jest M legitymacja uczniowska M legitymacja studencka nazwijmy to M legitymacja dobrze no tutaj, tutaj jest już dobrze możemy sobie zrobić wymagane Utwórzmy sobie jeszcze jedno pytanie. czy tak, tu wybieramy długą odpowiedź. Długa odpowiedź i pytanie na przykład jaka funkcja powinna pojawić się w aplikacji M Obywatel. I tutaj nasza ankieta już jest gotowa. Nasza ankieta jest już gotowa. Może, je, może ją teraz... Yy, troszeczkę upiększmy, ale dokonamy za chwilę jeszcze i tak dużej yy, korekty. Otóż, yy, w tym momencie, jakbym kliknął na tym oku, to widzę, jak ankieta wygląda w internecie. Ona już jest w internecie. W tym momencie już jest w internecie. Jeżeli cokolwiek będziemy w niej zmieniać, jej adres się nie zmienia. Za chwilę będą Państwo mi wysyłać te adresy. Ale to jeszcze, proszę się nie śpieszyć. Ja powiem kiedy i powiem jak, tak i gdzie. Także tutaj się nie śpieszymy. Czyli ankieta jest w internecie i nie jest jakoś tam za bardzo malownicza. Zamknijmy to jest tutaj. I teraz ona jest gotowa, ale, ale jeszcze, jeszcze droga jest przed nami daleka. Więc tak, tu zobaczcie, jest formularz bez nazwy. Czyli ten plik by się nazywał formularz bez nazwy, ale kliknąłem i. Przyjęło, jakby nie przyjęło, bo to bywa różnie, yy, to przyjęło nazwę tutaj o z tytułu. Tak I, i tak by mogło być. I teraz nie muszą Państwo zamykać, ja zamknę i zobaczymy co z tego wyniknie. No i to jest B grupa, nie przyjął mi tutaj tytułu, odświeżam. Je, przyjął, odświeżyłem F5, przyjął. Czyli na dysku, tu gdzie tworzyłem ten plik, plik przyjął nazwę, i nawet jeżeli ja bym tutaj wszystko pozamykał, zamknąłem tą swoją ankietę i chciałbym dalej ją modyfikować, to wystarczy, że odnajduję ten plik, odpalam i to jest moja ankieta i mogę w niej dokonywać kolejnych zmian i korekt. Tak. I teraz wróćmy do tego oka, czyli tryb podglądu. Proszę zobaczyć, czyli, jak już powiedziałem, adres już funkcjonuje. Autor witryny, czyli, jak autor witryny jest zalogowany na swoje konto i widzi tą ankietę, to proszę zobaczyć, ma dostępną kredkę. Tam odpalaliśmy tryb edycji, klikając na pliku, ale autor może ją edytować z poziomu stron, dowolnej strony i po prostu z poziomu przeglądarki, jeżeli wejdzie na, na ten adres, klika kredkę i też od razu wchodzi w tryb edycji. Także można z pliku, ale y, równie dobrze można z poziomu strony kliknąć na tą kredkę i jesteśmy w trybie edycji. Dobra. Y, jak już powiedziałem, ta nasza strona jeszcze nie jest y, zbyt piękna. Możemy ją troszeczkę po upiększać i parę ustawień trzeba włączyć. Proszę zobaczyć, tą paletę malarską możemy tutaj sobie wybrać. Na razie nie zmieniajmy koloru, bo możemy wybrać obraz na główkę. I tutaj, i tutaj yy, możemy przesyłać jakieś tam zdjęcia z dysku, yy, z komputera. Nie ma na to dzisiaj czasu. Klikamy sobie jakiś gotowy obrazek, wstaw i. No to tak średnie jest potrzebne, no ale, ale może być bardziej wesoło podczas pracy. Cały interfejs możemy dobrać sobie jakiś tam kolor, ale oczywiście, jeżeli nie ma go tego, który byśmy chcieli, to możemy sobie tutaj dodać taki kolor, możemy jeszcze go bardziej zmodyfikować. Dobrze. W tym momencie ta nasza ankieta jest gotowa, i taką ankietę mogą Państwo mieć. I ja nie będę się gniewał, ale jeżeli naprawdę miałaby być bardziej funkcjonalna, to powinniśmy wziąć pod uwagę właśnie ten moment. Tak? Czy korzystasz z aplikacji M Obywatel? Tak? Nie. Tak nie. Czyli jak nie, no to ta odpowiedź troszeczkę jest pozbawiona. to pytanie dalej tej osoby, yy, która odpowiedziała nie. Z jakich funkcji korzystasz, wydaje się lekko nielogiczne. Dlatego też, tylko teraz czy mi to wstawi nad czy pod. Dlatego też wstawimy tak zwane sekcje. Czyli zaznaczam pytanie, tutaj całe to pytanie i wstawiam sekcję. No i cofam, Ctrl Z, czyli staję po zanim się pojawi pytanie. Czyli staję sobie na pytaniu poprzedzającym to, które się teraz po tym nie wydaje nielogiczne i tutaj naciskam wstaw sekcję. I ta nasza sekcja tutaj odpowiada pytaniu tak. A tu się pojawiła sekcja pierwsza całej ankiety. Sekcja pierwsza, w, której, w, w, w każdej sekcji może być tam po ileś pytań. Nie tylko jedno. W pierwszej sekcji pojawia się pytanie, czy korzystasz z aplikacji M Obywatel. I teraz następuje pytanie, tak nie. Jak tak, to powinien przejść do tej sekcji i nazwijmy ją na przykład ko korzystanie z aplikacji M Obywatel. Tak? Jest OK. Skoro jest sekcja korzystanie z aplikacji M Obywatel, to powinna pojawić się sekcja dla osób, które nie korzystają z tej aplikacji. Staję sobie zatem na dole i dodam sekcję trzecią. Nie, znam, nie znam aplikacji M Obywatel. Tak, i w tej Sekcji, dodajemy sobie jakieś pytanie. Na przykład. No jakie. Dobra, pytanie dłuższe odpowiedzi. Czy chcesz skorzystać z kursu? I jakie usługi powinny być omówione. I tutaj też sobie zróbmy wymagane. Tu jak nie było też. Tu już jest. I teraz. Jak to zrobić, żeby osoba odpowiadająca tak przeszła do sekcji drugiej, a osoba odpowiada odpowiadająca nie przeszła do sekcji trzeciej? Otóż w tym momencie, tutaj na tym pytaniu, gdzie jest to rozstrzygnięcie, naciskamy trzy kropeczki. Przejdź do sekcji w oparciu o odpowiedź. I jeżeli tak, to przejdź do sekcji, gdzie. Są pytania dla osoby korzystającej, czyli do sekcji drugiej korzystanie z aplikacji M Obywatel. A jeżeli nie, to do sekcji trzeciej nie znam aplikacji M Obywatel. I to jeszcze nie koniec, bo jak osoba, która zna aplikację już skończy, skończy odpowiedź na pytania pierwsze i drugie tutaj w tej sekcji, to by przeszła do sekcji Trzeciej. A my chcemy, kliknąłem tutaj, żeby ona miała już koniec ankiety, czyli prześlij formularz. Prześlij formularz. Tak. OK. No i nasza ankieta jest gotowa. Zobaczmy sobie, jak to wygląda. Zobaczcie. Mam pierwszą. A czy gotowa graficznie, bo to jeszcze droga przed nami daleka. Pierwsza sekcja. Tak. Dalej. No i tam. E zakupy. Dobra. Prześlij. Tak. Pokaż kolejną odpowiedź. Dajmy nie. I mamy zupełnie coś innego. Ok. Dobrze. Teraz, proszę Państwa, Państwo sobie przez chwilkę tam korygują, a ja utworzę na drugim koncie szybko ankietę na koncie uzetowskim. Tutaj utworzę formularz, do rejestracji adresów ankiet dobra Ok. Dobra. Proszę Państwa, tutaj sobie utworzyliśmy ankietę na koncie prywatnym. Tutaj mam utworzoną ankietę na koncie uzetowskim. I teraz czym się różnią? Jedną istotną rzeczą, którą zawsze powinniśmy tworząc ankietę. Powinniśmy sprawdzić. Tutaj mamy koło zębate, i tu mamy koło zębate, czyli ustawienia. To jest konto niekomercyjne, niezwiązane z żadną instytucją, z żadną firmą. To jest konto związane z domeną UZ z firmą UZ. I teraz proszę zobaczyć. Zbieraj adresy e-mail. Wszystko jest OK. Ale funkcjonalność tej. Opcji jest zupełnie inna. Jeżeli my postawilibyśmy, nie stawiamy, ale postawilibyśmy tutaj tą funkcję, zbieraj adresy e-mail, to w naszej ankiecie pojawi się opcja podaj e-mail. I każdy może wpisać ten e-mail absolutnie dowolny, nieprawdziwy, zupełnie nieprawdziwy, fikcyjny e-mail. Jeżeli tutaj potwierdzimy. Tutaj wybierzemy tę opcję, i od razu jest dostępna opcja: ogranicz do użytkowników domeny Uniwersytet Zielonogórskich i zaufanych organizacji. To, proszę Państwa, nie będzie opcji wpisywania maila. Student z Uniwersytetu Zielonogórskiego jest już zalogowany na swoje konto, i ja, jako użytkownik, twórca ankiety, będę miał zebrane te maile prawdziwe i podczas wypełnienia ankiety będzie ten mail widoczny. No to po pierwsze, nie ma żadnej anonimowości ale czasami te ankiety nie mają być anonimowe. Mają być jakieś tam projekty, wnioski, i, i to powinno być jawne. I tutaj nie ma opcji jakiegoś oszustwa. Widzę, kto wysłał, konkretnie z którego, z którego maila, i, 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 i tu nic nie da się, nic nie da się zakombinować. Ale jeżeli wybiorę tutaj, to Google zna prawdziwego maila, ale ja się ja go nigdy nie poznam na tym, na tym koncie niekomercyjnym, tym darmowym. Google go zna, ale ja otrzymuję tylko tego maila totalnie fikcyjnego, może być, może być fikcyjny, jak jest to, jest, to zależy od dobrej woli danej osoby. Jeżeli go wpiszę ręcznie, to. No, ta składnia musi być zachowana, czyli nazwa, małpa yy, i tak dalej, ale to nie musi być prawdziwy mail. Ale, no, czyli dlaczego taka funkcja w ogóle istnieje? Bo, proszę Państwa, jest to troszeczkę uzasadnione. Tak, my możemy tego nie zbierać, ale wybrać, bo Google i tak zna te, te, tego maila prawdziwego. Jak on zna tego prawdziwego maila, obojętnie co on tu wpisze, to jak wybiorę ogranicz do jednej odpowiedzi, to z tego maila już się nie będzie dało wysłać drugiej ankiety. Czyli no, nikt nie będzie nam spamował. Jeżeli to byłaby jakaś ankieta na temat wykorzystania jakiegoś funduszu obywatelskiego, no to owszem, mógłby tworzyć następne konta i z tych następnych kont wysyłać, tak? ale z tego jednego konta dany klient już po prostu nie wypełni kolejnej ankiety. Mimo, że ja tego maila nie poznam. My dzisiaj to zabierzmy, żebyśmy mogli sobie potrenować na tych ankietach. I tak samo tak samo tutaj. No to jest też ważne, szczególnie jak się robi testy egzaminacyjne, żeby tylko dało się wysłać jeden raz. Więc kto pracuje dzisiaj na koncie uzetowskim, to tutaj to wszystko zabieramy, bo nie dałoby się, nikt z zewnątrz nie mógłby wypełnić naszej ankiety. A zatem tutaj to wszędzie, tu i tu zabierzmy, żeby wszyscy, wszyscy mogli bez problemu wypełniać nasze ankiety. Link do kolejnych odpowiedzi. No to jest ważne, czy, czy, czy... No, dzisiaj tak, chcielibyśmy, żeby po wypełnieniu ankiety można było ją wypełnić jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, więc tego linku nie, tej opcji nie zabieramy. Testów z tego nie robimy, zapisujemy. Tak, czyli ustawienia techniczne tych ankiet już mamy. Tutaj możemy jeszcze chwilkę poszlifować swoją ankietę. Jak już powiedziałem, ta ankieta, jak już jest gotowa, to ona ma adres. Skąd go bierzemy? Tryb podglądu oko. I ten adres możemy. Ja go powiększę. Tak, widzę, że jest w całości zaznaczone. Mogę sobie Skopiować Ctrl C i co my z tym adresem za chwilkę, za chwilkę zrobimy. Zarejestrujemy go w naszym Classroomie. Ja w, tym celu to, ja w tym celu to przygotuję. Proszę Państwa, w Classroomie mamy już taki link. Rejestracja adresów ankiet. Jak tu się wklikniemy, możemy wpisać nazwisko, imię, wpisać swoją odpowiedź. Czyli tutaj wklejamy, tutaj wklejamy link do naszej ankiety. I tutaj prosiłbym, żeby się tym teraz zająć. Jak już nasza jest gotowa, ankieta gotowa, to prosiłbym, żebyśmy po prostu wkleili adresy naszych ankiet. I teraz proszę Państwa czekam na te adresy. Tak? Na razie nie ma żadnego, bo tu w odpowiedziach nic się nie pojawiło. O, pierwsza, pierwsza odpowiedź, druga już jest, czyli Dwa, trzy Ankiety zostały zrejestrowane. I zaraz sobie zobaczymy, jak to, jak to funkcjonuje. I teraz proszę Państwa. I teraz, proszę Państwa, jak interpretować te odpowiedzi? Czyli ja tutaj mam cztery, cztery Państwa ankiety. Ja odpalę może swoją tutaj ankietę, i sam też na nią odpowiem dwa razy. Już tam odpowiadałem gdzieś po drodze, ale. Wypełnia swoją ankietę. Tak. Dalej. Jeszcze z dwa razy. I tutaj niekorzystająca osoba. Dobra. Ok. I teraz... Mam zgromadzone cztery odpowiedzi i zajmijmy się ich, może nie interpretacją, bo na moim kanale YouTubeowym mamy dwa długie filmy, w jaki sposób analizować odpowiedzi ankiet z ankiet elektronicznych, i tam naprawdę jest troszeczkę zabawy, ale to jest może pod kątem bardziej pracy magisterskiej, ale oczywiście, jeżeli mielibyśmy tysiące odpowiedzi z ankiet, a tak może być, no to trzeba znać jakieś tam sposoby, żeby wyciągać jakieś wnioski i o uogólnienia z tych ankiet, a zatem z tym materiałem by trzeba się zapoznać, gdybyśmy już mieli taką sytuację praktyczną. Tutaj na tych zajęciach na, po prostu nie ma na to czasu, ale jak, jakby co, to mamy mam taki materiał dla Państwa, analiza. Ankiet elektronicznych, jak to robić za pomocą arkusza kalkula kalkulacyjnego? Bo, bo przy tysiącach odpowiedzi ręczna analiza jest niemożliwa, jeżeli mamy wyciągnąć jakieś bardziej y, takie wnioski zaawansowane. Jeżeli to są tylko takie proste dane statystyczne, nie ma jakiejś tam zależności między A i B, no to y, w, zupełności, w zupełności wystarcza to, co nam Google oferuje. I teraz zobaczmy, co, 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 z, tego, co z tego jest. Przejdźmy na odpowiedzi, ale zanim jeszcze, zanim jeszcze o odpowiedziach, to tu mamy magiczny guziczek, stryk, stryczek bardziej, tak? W tej chwili wyłączyłem ankietę, jest nieaktywna. Tutaj można dodać komentarz. Tak, ankieta będzie dostępna od 23 marca do 30 marca. I teraz, jak włączę podgląd, to proszę zobaczyć, ankieta jest nieaktywna. Proszę Państwa, jak będę sprawdzał Państwa pracę, Państwa strony, to ta ankieta ma być aktywna. Także to jest jako, jako ciekawostka, ale proszę mi tego tak yy, nie zostawić. Tak? I teraz yy, proszę zobaczyć, w tym trybie na stronie nie ma kredki. Na stronie nie ma kredki. Ale jest ten napis. Ponów zbieranie odpowiedzi, i też ten napis tylko widzą. Ten napis widzą tylko twórcy strony, twórcy ankiety. Ten napis jest dostępny tylko dla twórcy ankiety. I jak tu kliknę, to mogę pozostać w trybie edycji i, i nie, jej nie włączać, wybierając anuluj, bądź włączyć ankietę, wybierając OK. No i, i ankieta jest ponownie dostępna. Co tutaj Co tutaj widać? Mam prostą analizę. Odpowiedzi. No, analiza nie dotyczy oczywiście odpowiedzi otwartych, pytań otwartych, gdzie są dłuższe bądź krótsze wypowiedzi pisane po prostu jako pytanie, odpowiedź otwarta, o charakterze otwartym. Ale jakieś dane procentowe do, do pozostałych pytań już tutaj mamy. No i teraz tak. W tym momencie nie mogę przyporządkować tych odpowiedzi do konkretnych osób, która, która odpowiedź była tak nie. Dlatego można tu sobie to przeglądać pojedynczo tak, i zobaczyć, jak konkretne osoby odpowiadały, ale to ciągle jest takie dość nieprzystępne i trudne do dalszych, trudne do dalszych analiz. Dlatego też najlepszą i najsympatyczniejszą, chyba, opcją jest tutaj ten arkusz kalkulacyjny. Tak. Nie mamy jeszcze tego arkusza, więc po prostu go tworzymy. Powstał arkusz. Gdzie on powstał. Tutaj obok naszej ankiety. On już tutaj jest. On już tutaj jest. I proszę zobaczyć. No tutaj sobie można włączyć, żeby to było czytelniejsze zawijanie tekstu. Ono jest trochę ukryte, trochę inaczej niż w Excelu. O. Tak. Tutaj to, tu tych odpowiedzi mogło być więcej, więc można to rozciągnąć. O. Mamy odpowiedzi konkretnych respondentów. Kiedy przyszła i konkretne odpowiedzi każdej. Każdej osoby. Tak samo wygląda to w przypadku testów elektronicznych, tylko że tutaj od razu wystawiane jest automatycznie, odpowiednio wyliczane są punkty, i na, na bazie których można wystawić ocenę. A zatem mamy odpowiedzi z ankiet. I proszę Państwa, najlepsze jest to, że te odpowiedzi możemy pobrać od razu lokalnie do komputera w formie plików, bądź Excela lub kalka ODS czyli LibreOffice albo OpenOffice ODS, Excel też to może być, no i tutaj, no i plik jest pobrany, możemy go otworzyć na przykład i, I już jest, także możemy dokonywać kolejnych dalszych, dalszych analiz. Jeszcze tylko ciekawostka dotycząca kasowania odpowiedzi. Jeżeli przejdę na odpowiedzi i na arkusz z odpowiedziami, no to jak widać, są one w tym arkuszu zamieszczone. I teraz, gdy przygotowujemy ankietę, no to wiadomo, że zawsze jest jakiś pilotaż, że sami ją testujemy, sprawdzamy czy nie ma jakichś błędów i w tym celu wysyłamy kolejne odpowiedzi. Te odpowiedzi oczywiście nie podlegają analizom i należałoby się ich pozbyć. I teraz, jeżeli ja kliknę tutaj na tych trzech kropkach i wybiorę, usuń wszystkie odpowiedzi. OK, to one znikają z podglądu w edytowanej ankiecie. Ale jeśli przejdziemy do arkusza, to w arkuszu te odpowiedzi pozostają. Oczywiście można je sobie ukryć, na przykład zaznaczając, wybierając prawy. Ukryj. I teraz wypełniając po raz kolejny naszą ankietę. W tym markuszu pojawiają się następne odpowiedzi. Możliwe jest jeszcze inne rozwiązanie. Można wrócić na dys Google i wykonać kopię istniejącej ankiety. Klikamy prawym, utwórz kopię. Możemy zmienić jej nazwę. Klikam prawym. Właściwa, gotowa ankieta posiada całkiem nowy adres, a zatem trzeba ją uruchomić, przejść do trybu podglądu, skopiować adres i zamieścić w odpowiednim miejscu. Ankieta jest gotowa. Możemy gromadzić dane. I teraz, jaki jest problem? Problem jest z dotarciem z tą ankietą do naszych klientów. W trybie podglądu Uzyskujemy adres. Ten adres możemy skopiować, wkleić na Facebooka, wysłać mailem, umieścić na stronie urzędu. Ale jeżeli pracujemy w jakiejś firmie i chcemy dotrzeć do naszych klientów z daną ankietą, no to wypadałoby to zamieścić na stronie internetowej konkretnej firmy na, albo na stronie w ogóle tylko tej ankiety. Strona ankiety prawdopodobnie będzie miała nazwę jakąś krótszą, łatwiejszą do, do zapamiętania, którą można zamieścić na chociażby na jakiejś wizytówce, wizytówce, no bo tego nikt z żadnej wizytówki nie przepisze. To tylko może być zamieszczone na jakiejś tam stronie internetowej. I teraz, jak opublikować ankietę na stronie internetowej? Proszę Państwa, jeżeli Państwo gdzieś tam kiedyś w szkole uczyli się tworzenia stron internetowych to podejrzewam, że to mogła być mógł być jakiś tam ciężki i skomplikowany proces obecnie strony internetowe tworzy się za pomocą systemu CMS, to znaczy gotowych po prostu formularzy jest to prostsze od powerpointa i wymaga dosłownie kilku kliknięć a zatem nikt nie powinien mieć z tym problemów, no chyba jest to prostsze nawet od tworzenia od tworzenia tego typu ankiety. A zatem szybciutko stworzymy sobie stronę internetową, na której zamieścimy naszą ankietę. I tutaj, w tym celu, wystarczy tylko przejść do tego folderu, w którym stworzyliśmy ankietę. Tak, wszyscy przechodzą do folderu, w którym tworzyliśmy ankietę. I tutaj klikamy sobie prawym, więcej i wybieramy witryny Google. I tutaj wypadałoby na początek powiedzieć o takim drobnym błędzie, który popełniamy, yy, mówiąc strona internetowa. Strona in internetowa Uniwersytetu Zielonogórskiego. Nie, no, Uniwersytet Zielonogórski nie ma strony internetowej, on ma witrynę. Witrynę można porównać do książki. Książka ma wiele stron. Uniwersytet Zielonogórski ma witrynę złożoną ze stron poszczególnych wy wydziałów, ze stron poszczególnych zakładów, katedr itd. I też nie do końca to jest prawda, bo te zakłady, katedry mają kolejne witryny, czyli w obrębie jednej witryny są jakby. Podwitryny, które złożone są z poszczególnych stron dotyczących określonych spraw, które tam się po prostu załatwia. A zatem my w tym momencie utworzyliśmy witrynę i widzimy jej stronę główną. Tą stronę główno, ta strona główna może mieć jakiś tytuł. Ja to nazwę M. M. Obywatel. Kurs. Tak, czyli pierwsza strona mojej witryny będzie nazywała się M Obywatel Kurs I tutaj, i tutaj jest większy problem, bo tu trzeba wymyślić sobie, tu trzeba sobie wymyślić tytuł witryny, czyli tej książki całej. No i tutaj nie wiem, mogą Państwo wpisać sobie po prostu ADM, czy tam 21 ADM, numer grupy, ADM SP B. Ja sobie tak wpiszę. I to nam się pojawia tutaj. Tylko ja sobie tutaj dla celów, że tak powiem, katalogowych wpisałem numer grupy, ale tu, ten, tu możemy wpisać to, co będą widzieli nasi odbiorcy, wpisać zupełnie coś innego, na przykład kursy elektroniczne czy coś takiego. Kursy online. Także tutaj inwencja twórcza własna jak tam chcemy. Proszę państwa, dzisiaj dzisiaj nie zajmujemy się dopieszczeniem tej strony. Tym będziemy zajmować się na ostatnich zajęciach jej rozbudową, jej tam walorami estetycznymi i różnymi funkcjonal, funkcjonalnościami, ale tam kilka kliknięć sobie dzisiaj wykonamy. No wiadomo, tą ikonkę tutaj wypadałoby zmienić, tą faviconę. Tutaj jakieś logo by się przydało dodać. To tym się zajmiemy troszeczkę później. Dzisiaj tylko chodzi nam przede wszystkim, abyśmy zaczęli tworzyć strukturę, i żebyśmy wiedzieli jak to, jak to, po prostu zacząć rozbudowywać dalej, ale bez już pójścia o ten krok dalej. I teraz, no może ten banner trochę jest brzydki, więc zróbmy sobie tutaj, wybierzmy sobie tutaj zmień banner, zmień obraz, nic nie przesyłamy, nie ma na to czasu, wybierz obraz. I tutaj z tych gotowców. Mogą sobie Państwo wybrać, co tam Państwo chcą. A, pojawił nam się jakiś tam baner. I teraz to ciągle jest witryna tożsama ze stroną, posiadająca tylko jedną stronę. I żebyśmy zobaczyli, gdzie te strony się tworzy, to przejdźmy sobie tutaj na strony. I tu jest taka bardzo ważna sprawa. Czyli to, co widzimy, to jest strona główna. I to niestety będzie się nazywało strona główna z tym polskim nieszczęsnym uzamkniętym w adresie. Teoretycznie można już pisać adresy z polskimi znakami narodowymi, ale jak taki adres skopiujemy i wkleimy chociażby na wizytówkę, to. Bo okazuje się, że tam nie ma uzamkniętego. Tam się pojawiają krzaki, tam się jakieś tam pojawiają procenty, dziwne znaki. Jest to totalnie nieczytelne i prawie niemożliwe do przepisania, bo tam tych znaczków, robaczków jest bardzo wiele. A zatem powinniśmy sobie zmienić tą nazwę strony głównej tak, aby. Także nie miała spacji, bo jeżeli będzie miała spację, to spacja też po skopiowaniu będzie jakimiś tam krzakami, robakami. Nie będzie to, nie będzie to ładne. Jak to zmienić? Klikamy trzy kropki. Yy, właściwości. To może być po prostu nazwa pierwszej strony, jakieś tam kursy. Albo po prostu M-Obywatel, albo Start na przykład. bo nie ma polskiego znaku narodowego tak gotowe i tu już nie będzie problemu i tu już nie będzie problemu nie ma znaku narodowego nie ma spacji to już inwencja twórcza co tam można wpisać byle ta strona główna nie nazywała się strona główna można wpisać homepage ale no razem bez, bez tej spacji bo też by było brzydko no i w każdym razie nasza strona główna nie nazywa już się strona główna tylko start i teraz można tworzyć kolejne podstrony witryny, tylko klikając tutaj plusik. O, i na przykład tam będą jakieś filmy instruktażowe, to jak się nazywa filmy. Filmy gotowe. O, i proszę zobaczyć, od razu mam menu na górze, gdzie mam już dwie podstrony. To menu może być pionowe, może być poziome. Na razie, na razie nie, nie zmieniajmy. To na to nie ma dzisiaj czasu. I teraz, proszę Państwa, jak już mamy to na tym w ten sposób zrobione, to można zobaczyć, jak to wygląda. Tutaj, klikając na podgląd. W komputerze, no to akurat bez zmian. I to, oczywiście, tutaj chodzi sobie. Na tablecie. No i na smartfonie. Na smartfonie to menu jest tutaj ukryte z boku. I tym się zamyka. Czyli nasza strona jest gotowa. Powiedzmy, i teraz umieszczenie na tej stronie ankiety. Umieszczenie na tej stronie ankiety. To ankieta możemy umieścić na dwa sposoby. Ja nie pamiętam, czy ja skopiowałem ten link, więc sobie go skopiuję w trybie podglądu. Tak. Koniecznie tr oko, czyli. Zaznaczam ten adres Ctrl C. Wchodzę na stronę i tutaj tych sposobów wstawiania jest są trzy w zasadzie, tak? Wybieram wstaw i teraz jako pole tekstowe. Pole tekstowe. Proszę. Proszę o wypełnienie ankiety. To ten tekst, to pole tekstowe mogę zmniejszyć. I teraz można osadzić link do ankiety na jednym wyrazie. Zaznaczam go i tutaj, jak jest on zaznaczony, mamy opcję Wstaw link. Ctrl V, Zastosuj. I tutaj link jest po prostu na napisie. Ale także możemy wstawić przycisk. Jestem na Wstaw, Przycisk, Ankieta, a pod spodem wklejam link. Wstaw. To może być tutaj, to może być tutaj. A gdzie tam chcemy? Tak? Jest to drugi sposób. No i trzeci, po prostu jako taką dużą ankietę. Ta ankieta jest na tym samym dysku, więc nie ma problemu. No chyba, że byłaby na innym, to by się nie udało. Ale jest na tym samym dysku, więc tutaj sobie jedziemy na dół i ankieta jest formularzem. Cyk. I tu widać ostatni formularz. Myślę, że to z tej grupy, bo w tamtej robiłem taką samą. I mogę ten formularz po prostu sobie rozciągnąć na całą stronę. Można też w dół. Nie wiem, czy trzeba, ale można. Tak? No i to można zamknąć. Czyli jako link na tekście, jako link na przycisku i po prostu jako widok całego formularza. Mamy zatem ankietę osadzoną na stronie. I proszę Państwa, ta strona nie jest w internecie. Ta strona nie jest w internecie. I teraz wypadałoby ją w tym internecie umieścić. I jak to robimy? To kwestia tylko wymyślenia nazwy, która nie jest zajęta. Tak? Klikam sobie: opublikuj. I no, nic mi nie wymyślili, dlatego że M obywatel w poprzedniej grupie już zużyłem i czekaję masz sobie sam wymyślę. Więc yy, proszę zobaczyć, tu jest początek adresu i wszyscy mają taki sam. I teraz muszę sobie coś wymyślić. No. M obywatel no, jest zajęty. Jest wolny, jest wolny. Pojawił się ptaszek, czyli to jest to jest w tym momencie cały adres mojej strony: kurs MOBYWATEL. Jeżeli nie chcemy, żeby nasza strona na dzień dzisiejszy była widoczna w internecie, czyli Google nie będzie jej wyszukiwał i pokazywał innym, to jest strona o charakterze roboczym, więc ona ma być w internecie, ale, ale nie chcemy, żeby ją wszyscy na świecie mogli znaleźć. To na razie można poprosić, aby to się w internecie nie pokazywało. Czyli będzie w internecie, ale nie będzie do znalezienia w wyszukiwarce Google. O tak. No i jak to zrobiliśmy, robimy opublikuj. Tak? I nasza strona już jest w internecie, już działa, już funkcjonuje, wszystko jest ok. Jak, jak to sprawdzić? Dziubek? Można cofnąć publikację, ale nie cofajmy dopóki ja tego w kwietniu nie sprawdzę tak, wyświetl opublikowaną witrynę albo zobaczcie jeszcze opcje ustawienia publikowania tu można yy, tu można zabrać ptaszka yy, tu można zabrać ptaszka i wtedy Google będzie wyszukiwał naszą stronę ale nas interesuje wyświetl opublikowaną witrynę o, I to już jest w internecie, to jest adres naszej strony, ale proszę zobaczyć, ten start to jest nazwa mojej strony głównej. Czyli jakbyśmy tworzyli jakieś wizytówki, jakieś materiały, foldery, to tego nie podajemy, tego start, bo to już jest adres do strony w obrębie witryny. Nam, my powinniśmy podawać adres do witryny, czyli tylko ten kawałek. To ostatnie to już jest strona w obrębie witryny i to w zupełności wystarczy. Oczywiście, jeżeli to nie są jakieś długie napisy i tutaj nie ma tych polskich znaków narodowych, to można dać z tym startem, ale to jest niepotrzebne zajmowanie przestrzeni, niepotrzebne. A jakby ktoś chciał to przepisać w ogóle, to już, to już w ogóle nie powinniśmy tak tego podawać, więc w zupełności starczy ten kawałek. Ten adres trzeba będzie zarejestrować także w Classroomie. Więc adresy witryn już można wklejać, więc w Classroomie, tam gdzie sobie jest rejestracja adresów ankiet, pod spodem jeszcze każdy może obejrzeć ankiety kolegów i koleżanek, można sobie i wypełnić te ankiety i je po prostu przeglądać. I tak samo będzie można przeglądać strony z poziomu Classroomu. Także adresy już są. Na zakończenie chciałem tylko powiedzieć, w jaki sposób wrócić do trybu edycji naszej strony po kilku dniach bądź kilku tygodniach. Wystarczy na swoim dysku Google odszukać plik naszej strony i go uruchomić. W tym momencie możemy kontynuować tworzenie naszej strony. Jest to pierwszy sposób, drugi, może prostszy. Ale dostępny tylko wówczas, gdy mamy gdzieś zapisany swój adres, na przykład jako skrót na, na pasku albo skrót na pulpicie. Ja nie mam takiego skrótu, ale pokażę taką sytuację. Wyświetlam opublikowaną witrynę, czyli jestem po prostu w internecie i widzę własną stronę. Proces wygląda analogicznie jak w przypadku ankiety elektronicznej. Autor witryny zalogowany na swoje konto widzi w prawym dolnym rogu kredkę. Gdy ją kliknę, przechodzę do trybu edycji strony i mogę dokonywać dowolnych modyfikacji. Dziękuję za uwagę, do widzenia.